Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sprawdź, zanim kupisz nowego pakietu podwójnego agenta. Jeszcze przed odcinkiem chciałem was zaprosić do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale wraz z dzwoneczkiem, aby nie ominął was żaden następny film. W opisie również będziecie mieli link do kanału Ksawcia, który bardzo często wrzuca filmy, jak również właśnie sprawdź, zanim kupisz, który ostatnimi czasy pojawia się najczęściej u niego na kanale. Więc nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Okej, a więc naszym pierwszym skinem jest Agent Chaosu w wersji ducha. Wygląda on naprawdę ładnie, jest bardzo małą postacią, co myślę, że spodoba się wielu graczom. Nie zasłania prawie w ogóle, jak tak patrzę, jeszcze bez celowania. Zaraz sprawdzimy, jak będzie wyglądać podczas strzału. Nie wydaje mi się, żeby też jakoś dużo zasłaniał, właśnie tak jak myślałem. No, tak jak mówiłem, jest to mała postać, więc nie powinna wam dużo zasłaniać. Jak się przyjrzycie, to z tego plecaka, teraz jak tak patrzeć, wylatują właśnie takie złote cząsteczki, co wygląda naprawdę ładnie. Podczas biegania mniej to widać, ale częściej wylatują wtedy. Sprawdźmy podczas budowania. W sumie podczas budowania to nikt nie za bardzo patrzy na skiny, bardziej się wtedy skupia na budowaniu. Ale wydaje mi się, że jest to naprawdę dobra postać, właśnie taka na rankedy. Może nie w tej edycji stylu białej, bo jest bardziej widoczny, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Widzimy się zaraz w jego drugiej edycji. Tutaj zmienia się jedynie to, że nie mam na głowie hełmu oraz z jego ramienia wylatują takie same cząsteczki złota jak z plecaka. Wygląda to naprawdę ładnie. Dziwnie tylko wygląda jakby był do niego przyklejony, jak się tak ruszam. Ja zaraz mu pokażę, co chodzi. Tak z bliska widzicie, że one nie odlatują, tylko jak się poruszą, to one tak... wygląda jakby były przyklejone do mnie. Ale tak czy siak wygląda to naprawdę ładnie, że wylatują z niego takie cząsteczki złota. I sam jest taki cały ze złota. Tutaj mogą delikatnie rozpraszać te cząsteczki odlatujące. Ale myślę, że większej różnicy nie robią. No, nie ten. Jedynie mogą troszkę rozpraszać, ale to nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki problem podczas gry, kiedy się skupiamy bardziej na właśnie grze niż na postaci. Myślę, że nie będą nas rozpraszać takie rzeczy. Dobra, no to przechodzimy do wersji mroku pana Chaosa. Ta edycja jest przeznaczona bardziej dla osób grających rankedy, ponieważ jest on cały czarno-złoty, dzięki czemu jest mniej widoczny, co przydaje się i to bardzo podczas właśnie gier rankingowych. No tak, właśnie jedyną tą różnicę... O, plecaka nie zmieniłem na czarny, ale to dobra. To zobaczycie podczas jego drugiej edycji, bez maski. No, jedyną różnicą jest właśnie ten kolor i to, że jest bardziej właśnie tak pod takie gierki rankingowe. Więc tak. No, różni się tylko kolorem. Nie mam za bardzo co tutaj mówić. Więc widzimy się przy jego ostatniej edycji. Więc tak. Jest to jego ostatnia edycja w stylu. I mówiąc szczerze, jest to moja ulubiona. Najbardziej mi się podoba. Właśnie, gdzie jest cały czarny i ma te cząsteczki odpadające. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Jest on no, ciemną postacią, tak jak w poprzedniej edycji stylu, dzięki czemu jest przeznaczony bardziej do gierek rankingowych, ponieważ ciężej go będzie zauważyć. A te drobne cząsteczki dodają takiego właśnie uroku jeszcze. Nie wiem, jak to powiedzieć. Teraz mi się podoba, jak tak wygląda. Więc dobrze, no to z tego skina tyle. To przechodzimy do kolejnego. Kolejnym skinem jest Recolor remodelu Johna Wicka z trzeciego sezonu. Wiem, jest to dosyć skomplikowane. Po prostu dzika karta jest to remodel John Wicka. Po prostu dodaj mu maskę i pokolorowaj na biało. A tutaj dodali po prostu jeszcze złote. Więc to jest Recolor remodelu Johna Wicka z trzeciego sezonu. Jest to bardzo ładny, myślę, że będzie pasował do większości rzeczy.
Na PC-ku można zobaczyć, jak te kajdanki, może nie teraz, te kajdanki latają właśnie podczas ruszania się. Jest ta animacja, więc fajnie, nie są jakieś sztywne. PC-ak sam sobie też jest bardzo ładny. Myślę, że będzie pasował do wielu białych skinów. I tak, myślę, że on też nie będzie za wiele zasłaniał, bo tak samo jak Agent Chaosu, fajnie, John Wick jest też bardzo małym i smukłym skinem, dzięki czemu nie zasłania dużo. Myślę, że też jest to taki skinek właśnie pod Rankedy. Może nie w tej edycji stylu, ponieważ tu jest jasny i biały, przez co go można łatwo dostrzec, ale w edycji mroku myślę, że będzie fajnie wyglądał i pasował właśnie, no i wstawiał się w tło szczególnie. Więc no, widzimy się przy jego drugiej edycji stylu. Tak jak mówiłem, jego druga edycja stylu jest bardzo ciemna, dzięki czemu będzie mógł się jeszcze bardziej wtapiać w tło. Te delikatne złote elementy fajnie właśnie wpasowują się w tą czerń. No po prostu mega mi się podoba czarny połączony ze złotem. Naprawdę spoko pomysł, ale myślę, że bardziej tematycznie pasowałby do poprzedniego sezonu, kiedy był Midas, który swoim dotykiem zamieniał w złoto. A dodając te skiny w tym sezonie, kompletnie nie wiem, do czego mają nawiązywać, czemu są złote, czemu są i duchem, i mrokiem. No ale nie wnikam. Chodzi o to, że skiny są bardzo ładne. Myślę, że ta dzika karta mi się podoba najbardziej, chociaż jeszcze nie widziałem trzeciego skina, do którego zaraz się przeniesiemy. Sprawdzimy tylko, czy różni się jakkolwiek podczas edycji mroku. Wydaje mi się, jest to po prostu zmiana koloru. Znaczy myślę, że może, no jest mniej widoczny, to na pewno, no jest o wiele mniej widoczny niż taki jasny biały. Jakie ma buty fajne w ogóle, patrzcie, całe złote. Tak, to jest cały czarny, a nawet takie buciki złociutkie, nie? Wiecie o co chodzi, nie mogę zacząć, wiecie o co chodzi. No, więc dziki karty to tyle. No, teraz przenosimy się do ostatniego skina. Oto jest ostatni skin z pakietu podwójnego agenta. Jest to żeński skin. Nie pamiętam nazwy postaci, lecz wiem, że zawsze chciałem kupić ją. I cieszę się, że jest w tym pakiecie właśnie. Jest ona jeszcze smuklejsza od poprzednich postaci. Jak widzę, podawali same smukłe postacie, które są no bardzo dobre na rankedy. No jednak im smuklejsza postać, tym trudniejsza do dostrzeżenia. Ma ona malutki plecak, który można w sumie dodać praktycznie wszędzie, bo jeżeli jest malutki, to bardzo się na niego nie zwraca jakoś uwagi, dzięki czemu może się pasować do wielu kombinacji. Więc polecam, polecam. Widać, że włosy się ruszają podczas skoku, co jest fajnym takim malutkim, cieszącym oko elementem. Tak samo wszystkie różnorodne paski, torby, nawet ta mała taka torebka z tyłu podskakuje, jak się przyjrzycie. No, skinek myślę też nie zasłania, nie ma żadnych rogów wystających, które mogłyby zapowiadać, że zaraz się wychylimy. Więc tak, no jest to biało-złoty skinek, tak jak wszystkie w tym zestawie. Dlatego no lepiej używać tej edycji na zwykłych gierkach. Ale na rankedy bardziej się opłaca wziąć tą drugą edycję stylu, czyli ciemną, do której właśnie się przenosimy. Dobra, więc jest to druga edycja stylu naszej pani. Szczerze, bardziej mi się podobała ta biała edycja stylu. Nie wiem, jak wy uważacie. Tak mi nie pasuje. No nie chcę tu jakoś obrażać czy coś, nie? Ale ona jest cała na czarno ubrana, a widać wiele ciała jej, które jest białe i tak jakoś mi nie pasuje, bo na białej edycji stylu to jeszcze pasowało, nie? A na czarnej edycji stylu tak średnio to wygląda, moim zdaniem. Ale skinek spoko, naprawdę spoko, żeby sobie pograć, szczególnie w tym całym ten cały zestawik jest bardzo spoko. Ten zbieraczek pasuje generalnie, jak ktoś chce, nie? To takie combo. Plus malowanie całe czarne, takie mam jakieś, mogę wam później pokazać. Bo ja bardziej brałem zestaw właśnie pod mroku, bo ja myślę, że bardziej będę mrokiem grał.
Zbierak, fajnie pasuje, jest właśnie cały czarno-złoty. To jest z 9 sezonu od Lux, a malowanie powiem wam, jak będziemy w szafce. Więc, no, zaraz się widzimy. Dobra, a więc tak. No jest to zbierak z 9 sezonu od Lux, który nazywa się Nieskazitelny. Z 8 sezonu, przepraszam, nie ciętego, z 8 sezonu. Lotnia Zawina podczas trybu Johna Wicka. Jest cała czarna, więc się pasowuje. A malowanie jest to strach też od Johna Wicka. No jakoś tak odczuwałem. A to może być na przykład takie malowanie. Albo to. Myślę, że też fajnie będzie pasowało. Chociaż nie, bo to jest takie niebieskawe. To bardziej pasowało już to, bo jest takie złoto-czarne. Wiecie, co chodzi. Albo to. Po prostu będą malować, będą pasować malowania. Tylko takie. Czarno-złote, całe czarne, całe złote. Będą pasować. Więc tylko taki pomysł podsuwam. Więc tak. W tym zestawie są również zbieraki, jeszcze niestety mnie na nie nie stać, ale jedynym zbierakiem, który mi się podoba, jest ten, bo to jest po prostu recolor łomu, a to jest recolor od tej typiary zbieraków. Więc tak, moja ocenka na ten zestawik to 9 na 10. Jest naprawdę fajny zestaw, ale że jest to tylko recolor, nie ma dodanych nowych rzeczy. To jest to 9 na 10 niż 10 na 10. Jakby dodali coś nowego do tych skinów, zamiast tylko je zmieniać kolorki, ocena byłaby 10 na 10. Jest to zestaw bardzo opłacalny, ponieważ cena każdego z tych skinów osobno wynosi 1500, więc jeżeli byście kupowali każdy z tych skinów osobno, wyszłoby wam 4500, a cały zestaw kosztuje 2500, czyli obniżyli cenę aż o 2000. Więc tak. Ode mnie to tyle. Zestaw bardzo wam polecam, jeżeli ktoś chce i nie wiedział, czy kupić, to moim zdaniem opłaca się. Nie czekajcie na nic nowego, jest to bardzo opłacalny zestaw. Więc trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, łapce w górę oraz subiku z dzwoneczkiem.